Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłe przedstawienie, faktycznie. Może dodam tylko, że rzeczywiście jestem biologiem. Od 17 lat badam populacje gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla w regionie zachodniej części Półwyspu Antarktycznego i wyniki moich prac wykorzystywane są do podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonego rybołówstwa na wodach Oceanu Południowego oraz do ochrony integralności całego ekosystemu Antarktyki. Od wielu lat pracuję w grupie roboczej do spraw monitoringu ekosystemu i zarządzania. Jest to grupa robocza Komitetu Naukowego do spraw zachowania żywych zasobów morskich Antarktyki i dzisiaj chciałabym z Państwem podzielić się moim doświadczeniem i wiedzą, którą zdobyłam przez te wiele lat, no i rozwiązaniami, które wprowadziłam w swoich badaniach. Zdaję sobie sprawę, że badania pingwinów i ssaków płetwonogich w takich odległych regionach niektórym oczywiście mogą się wydawać bardzo atrakcyjne, no ale są też i tacy, którzy zastanawiają się nad sensem prowadzenia takich badań, no i oczywiście nad kosztami, które są na nie poniesione. Ja dziś bardzo bym chciała przekonać wszystkich sceptyków, że badania te dostarczają nam bardzo istotnej wiedzy i są wykorzystywane w podejmowaniu bardzo ważnych decyzji, no i zapewnić Państwa i przekonać do tego, że my naukowcy dokładamy naprawdę wielu starań, aby te badania prowadzić we współpracy międzynarodowej, aby minimalizować koszty oraz niekorzystny wpływ, jaki niewątpliwie obecność człowieka w tym unikatowym obszarze naszej planety pozostawia. Monitorowanie i zarządzanie. Zarządzanie, temat rzeka, ogromny. Zdaję sobie sprawę, że go nie zgłębimy w ciągu jednej godziny. Najlepiej w ogóle, żeby przyroda zarządzała się sama, no ale w momencie, kiedy rozpoczynamy już jakieś wykorzystywania zasobów morskich, zasobów naturalnych, to należy ustalić zasady racjonalnego ich wykorzystania. To przynosi korzyść i nam, i samej przyrodzie. I dzisiaj w taki, mam nadzieję, dość przystępny sposób chciałabym Państwu o tym powiedzieć. Najpierw może określmy obszar, który będziemy dzisiaj zarządzać, czyli biegun południowy, Antarktyka. Antarktyka to jest region biogeograficzny leżący na południu od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Obejmuje swym zasięgiem zarówno Antarktydę, czyli kontynent, oraz archipelagi i wyspy, które przylegają do tego kontynentu, no i oczywiście cały Ocean Południowy. Taką biologiczną granicą Antarktyki jest strefa frontu polarnego, zaznaczona tutaj na fioletowo. To jest miejsce, w którym wody, które otaczają Antarktydę, kontynent, chłodne wody powierzchniowe, zapadają się pod te cieplejsze wody subantarktyczne. Co warto wiedzieć i pamiętać, to to, że Ocean Południowy charakteryzuje się bardzo wysoką produktywnością i bogactwem gatunkowym, zwłaszcza w strefie lodu morskiego. Będziemy zarządzać obszarem, który zajmuje ponad 15% powierzchni światowej oceanów. To naprawdę bardzo dużo, więc sprawa jest poważna. Jeśli chodzi o Antarktykę, to warto również zdawać sobie sprawę z tego, że jest to kontynent trwale i całkowicie niezamieszkały przez człowieka i charakteryzuje się brakiem fauny lądowej. Dlatego wszystkie zwierzęta, które pojawiają się w Antarktyce, są to zwierzęta morskie, ściśle związane ze środowiskiem morskim. Natomiast jeśli pomyślimy o Antarktyce z punktu widzenia prawno-międzynarodowego, to Antarktyka jest obszarem absolutnie unikalnym. Według protokołu o ochronie środowiska naturalnego Układu Antarktycznego, którego Polska jest sygnatariuszem i członkiem z prawem głosu, cały obszar Antarktyki jest naturalnym rezerwatem przyrody poświęconym pokojowi i
nauce. Układ zamraża roszczenia terytorialne państw do poszczególnych części kontynentu oraz przylegających wysp. Ponadto artykuł 7 protokołu zabrania podejmowania jakichkolwiek aktywności, za wyjątkiem oczywiście naukowej, zmierzających do eksploatacji zasobów mineralnych na razie do 2048 roku. Badania w tej kwestii się odbywają, o tym można było słuchać na poprzednich seminariach, natomiast no, oficjalnie w tej chwili zabroniona jest eksploatacja zasobów mineralnych, natomiast nie znaczy to, że nie wykorzystujemy innych zasobów antarktycznych. I tak właśnie w ciągu ostatnich 200 lat niewłaściwa gospodarka żywymi zasobami Oceanu Południowego spowodowała już zmiany w liczebności i zasięgu występowania wielu drapieżników. Takie komercyjne wykorzystywanie zasobów, żywych zasobów morskich, doprowadziło już do znacznych zmian w strukturze całego ekosystemu południowego, ponieważ poszczególne elementy sieci troficznej, o których za chwilę sobie powiemy, które kształtowały się od wielu milionów lat, były po prostu selektywnie eksploatowane przez człowieka. I przyjrzymy się tej historii eksploatacji żywych zasobów. Rozpoczęło się wszystko od polowania na uchadki w drugiej połowie XVIII wieku. Podczas zaledwie jednego sezonu letniego, w ciągu 3 miesięcy, załogi 60 statków odłowiły w regionie Szetlandów Południowych ćwierć miliona uchadek. Szacuje się, że do lat 80. złowiono ponad 2 miliony uchadek i prawie całkowicie wytrzebiono ich populację. Uchadki poławiano głównie dla przemysłu futrzarskiego, ponieważ futra tych zwierząt charakteryzują się bardzo gęstą pokrywą włosa, no i w związku z powyższym stanowią one dobrą izolację. Tutaj Państwo możecie podziwiać takie piękne futro, które było w tamtych czasach no, zapewne przedmiotem marzeń wielu pań w tym przypadku. Po uchadkach przyszła kolej na wieloryby. Wielorybnictwo intensywnie rozwijało się od początku XX wieku. Wieloryby i inne duże walenie pozyskiwano głównie dla trzech surowców. To jest dla spermacetu, to jest taka płynna substancja występująca w głowie kaszalota. Fiszbin, to są takie płyty rogowe w jamie gębowej wieloryba. Oraz ambry. Ambra to jest wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota, najprawdopodobniej wynik niestrawności. Jeśli chodzi o zastosowanie tych produktów od wielorybów, to było tutaj znacznie szersza gama. Tu olej wielorybi był oczywiście znakomitym smarem do maszyn, paliwem do lamp ulicznych, tłuszczem do produkcji mydła, kredek. Co ciekawe, najlepszy, taki najbardziej wartościowy był olej z kaszalota, z tłuszczu kaszalota, ponieważ on nie kopcił w czasie spalania, no i nie wydzielał też takiego nieprzyjemnego zapachu. Z kolei fiszbin, czyli to, co znajduje się w no, jamie gębowej wieloryba, wykorzystywano do produkcji parasoli, szczotek, łyżek do butów i gorsetów. I ja właśnie tutaj mam nawet ze sobą taką fiszbin wieloryba. Tutaj widzicie Państwo jej zakończenie. Widać tutaj jest ten fragment, którą wieloryb oczywiście wykorzystywał do filtrowania, odfiltrowania pokarmu od wody. No nie ma to jak w pracy kawałek wieloryba na biurku. Ale gorsetu nie będę robić. Co jeszcze wykorzystywano, jeśli chodzi o wieloryby? No na przykład z zębów kaszalota produkowano guziki albo klawisze do instrumentu. W miarę jak liczba waleni spadała, a te surowce, które były przez nie dostarczane, no, traciły na wartości, ponieważ zastępowano je gazem, elektrycznością, plastikiem. Polowania wygasły, powoli wygasały. Mięso wielorybów nigdy nie było bardzo cenione, zwłaszcza jego walory smakowe, ale
stanowiły istotne źródło białka, zwłaszcza po II wojnie światowej w krajach azjatyckich. Jeśli spojrzymy na wielorybnictwo obecnie, to takie małe przybrzeżne jest w tej chwili dozwolone w krajach takich jak Japonia, Norwegia i Grenlandia. Coraz częściej grupy etniczne upominają się o przywrócenie im prawa do takiego tradycyjnego polowania. Natomiast jeśli jeszcze wrócimy na razie do historii, to oszacowano, że na początku XX wieku z wód Oceanu Południowego odłowiono ponad 2 miliony wielorybów. Z kolei łączną taką potencjalną konsumpcję antarktycznego kryla, czyli głównego pokarmu wielorybów, przez te odłowione wieloryby oszacowano na 150 milionów ton. Domyślacie się więc Państwo, że wyeliminowanie tak znacznej części populacji wielorybów, największych konsumentów kryla, doprowadziło do zachwiania równowagi ekosystemu i spowodowało takie udostępnienie dużych zasobów pokarmowych dla mniejszych drapieżników, no, głównie tutaj dla kryla, dla pingwinów na przykład. Jeśli chodzi o same połowy kryla, to rozpoczęły się one już w 60-tych latach. Najpierw najintensywniej tu Japończycy i Rosjanie poławiali kryla. Skalę przemysłową to rybołówstwo kryla odbyło się trochę później, za chwilę sobie prześledzimy, to były lata 80. Wtedy też panowało przekonanie, że taki roczny odłów kryla wynoszący 50 milionów ton nie wpływa na zachowanie równowagi w ekosystemie całego Oceanu Południowego. Co jeszcze warto wspomnieć, podsumowując te połowy, znaczy w ogóle całą eksploatację żywych zasobów Oceanu Południowego, to to, że rozpoczęła się ona od tych najwyższych poziomów troficznych. To znaczy najpierw foki i wieloryby zostały faktycznie w dużej części wyłowione, a potem po tej nadmiernej eksploatacji tych dużych drapieżników uwaga przeniosła się w dół sieci pokarmowej, no i właśnie rozpoczęto wtedy eksploatację ryb i kryla, ale to były lata 60. XX wieku. Jeśli przyjrzymy się krylowi jako produktowi, to niewątpliwie jest to produkt główny, tak, głównym zainteresowaniem jest tutaj białko, jest to duże źródło białka. Koncentraty białkowe, pasty do wędlin, pasztetów, kiedyś główny składnik mączki krylowej, która w pewnym momencie zastąpiła mączkę rybną w paszach dla zwierząt. Ale oprócz tego bogatego źródła białka, to kryl posiada jeszcze chitynowy pancerz, który zawiera taki przeciwutleniacz astaksantynę. Ta astaksantyna zapewnia pigmentację w pancerzu kryla, ale ma właściwości przeciwzapalne. Dlatego astaksantynę wykorzystywano do produkcji np. opatrunków przyspieszających gojenie się ran, nici chirurgicznych, zasypek na oparzenia. Była też nośnikiem leków, zapachów, to akurat przy produkcji perfum. Była nośnikiem barwników w produkcji szminek i pudrów. Była nośnikiem środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, ale również wykorzystywano ją do produkcji betonu nieprzepuszczającego promieniowania jonizującego, co w tamtych czasach było dość istotne. Obecnie, tutaj w dzisiejszych czasach, kryl wykorzystywany jest głównie w dwóch celach. Po pierwsze, do produkcji suplementów diety, bo jest bogatym źródłem kwasów omega-3, tych kwasów, które no, zyskały uznanie ze względu na swoje właściwości zdrowotne. A drugim takim istotnym celem, do którego wykorzystujemy w tej chwili kryla, to są po prostu karma dla łososi. Karma, która jest ważnym stymulatorem żywienia dzięki zawartości
tlenku trimetyloaminy, wolnych aminokwasów i nukleotydów. Gdzie fermy łososi się znajdują i jak to ekonomicznie się przedstawia, to za chwileczkę dokładnie sobie opowiemy, ale najpierw chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli krylowi nie jako produktowi, ale jako kluczowemu elementowi Oceanu Południowego, z tego powodu, że pomimo iż jest to niewielki skorupiak o rozmiarach 5-6 cm długości, natomiast stanowi on podstawę pokarmu większości zwierząt w Antarktyce. Jest to w ogóle największe źródło białka, jeśli mówimy o biomasie, białka zwierzęcego w wodach oceanów. Szacuje się na ponad 400 milionów ton, tą biomasę. Jeśli chodzi o zasięg występowania kryla, to obejmuje on strefę na południe od granicy frontu polarnego, aż po wybrzeża kontynentu antarktycznego i najobficiej występuje on w pasie wód, które latem są wolne od pokrywy lodowej, ale zimą są pokryte stałym lub dryfującym lodem. To jest kluczowe dla całego cyklu rozrodczego i przetrwania kryla. Tak jak powiedziałam, kryl jest kluczowy i znajduje się w centrum tutaj tej naszej układu zależności pokarmowych. Kryl odżywia się prawie wyłącznie fitoplanktonem, czyli morskimi okrzemkami, więc można powiedzieć, że jest zwierzęciem roślinnym. No, oczywiście kryl potrafi też również polować i jest filtratorem, ale tak chciałabym, żebyśmy na razie tak podeszli bardziej ogólnie do tematu, a więc okrzemki, glony, pierwotniaki to jest to, czym kryl się żywi. Natomiast sam kryl, który występuje tutaj w takich dużych ławicach w oceanie, jest najważniejszym organizmem stanowiącym podstawowy pokarm dla większości zwierząt w Antarktyce. Zjada go ponad 6 gatunków wielorybów fiszbinowych, 20 gatunków kalamarów, ponad 100 gatunków ryb, 35 gatunków ptaków, w tym oczywiście pingwiny, i 5 gatunków płetwonogich. Tak naprawdę to właściwie kryla nie jedzą tylko słonie morskie, które w Antarktyce występują, natomiast reszta zwierząt rzeczywiście żywi się głównie krylem. Na tym z kolei obrazie chciałam przedstawić w taki obrazowy sposób to, że w Antarktyce dominuje taki w sumie prosty i krótki układ zależności pokarmowych. Najpierw są ci producenci pierwotni, czyli fitoplankton, okrzemki. Potem są roślinożercy, czyli głównie kryl, a następnie drapieżniki, czyli pingwiny, płetwonogie i wieloryby. I według niektórych autorów taki prosty układ zależności pokarmowych jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany czynników środowiskowych. No tutaj akurat wieloryby są na szczycie tej piramidy troficznej, więc możecie sobie Państwo wyobrazić. U podstawy mamy kryl i okrzemki. Wygląda to tak, że jeśli naruszy się tą podstawę, to wszystko może bardzo szybko runąć. No i do tego oczywiście nie chcemy dopuścić. No ale pewne zmiany już się zadziały i oprócz tej naszej ingerencji w środowisko, w ekosystem Antarktyki, spowodowane tymi takimi masowymi odłowami niekontrolowanymi, to w ostatnich latach obserwujemy dość silne oczywiście zmiany klimatyczne. I ich skutki najbardziej dotykają właśnie tutaj ten obszar półwyspu, zachodniej części Półwyspu Antarktycznego. Jest to obszar, który najgwałtowniej się ociepla. Oszacowano, że zmiany te dotyczą przede wszystkim wzrostu temperatury powietrza atmosferycznego, średnio o około 2 stopnie Celsjusza, oraz oceanicznych wód powierzchniowych. Co prawda tylko o 0,6 stopni Celsjusza, natomiast niestety zmniejsza to już zasięg pokrywy lodu morskiego.
Co więcej, temperatura powietrza jest znacznie większa w okresie zimowym niż latem, tak? W zimę średnio 6 stopni wzrosła, 6 stopnie Celsjusza wzrosła, to bardzo dużo i niestety powoduje to zmiany w grubości, zasięgu i długości okresu utrzymywania się pokrywy lodu morskiego. Odnotowano, że w latach 1979 a 2004 średnio ta roczna powierzchnia lodu morskiego ubyła o 40%. To naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego, oczywiście, rozpuszcza się ten lód z kontynentu i wraz ze spadkiem tego poziomu zasolenia wody na skutek tego dopływu wody słodkiej, stopniejących lodowców, zwłaszcza w strefach przybrzeżnych, powodują te dopływy słodkiej wody już spore zmiany w biomasie fito i zooplanktonu. Co oczywiście niekorzystnie wpływa na populację kryla, którego przemieszczenia zasięgu w tej chwili już obserwujemy. Szybko zorientowaliśmy się, że te żywe zasoby morskie Oceanu Południowego należy chronić. Przyspieszyło to niewątpliwie obserwowane dynamiczne zmiany, skutki zmian klimatycznych. W ciągu ostatnich 60 lat opracowano 5 konwencji, takich regulacji międzynarodowych w celu uregulowania eksploatacji i ochrony całego życia morskiego na Oceanie Południowym. Jako pierwszą podpisano Międzynarodową Konwencję o regulacji odłowu wielorybów. Następnie bardzo ważny dokument, Układ Antarktyczny, a właściwie taki szereg umów międzynarodowych, które wspólnie tworzą ten system Układu Antarktycznego, który reguluje tą naszą działalność w Antarktyce. Potem podpisano konwencję o zachowaniu żywych zasobów, o ochronie fok antarktycznych, a potem dopiero o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki. No i ostatnie, jako ostatnie, porozumienie o ochronie albatrosów i petreli. Polska jest sygnatariuszem wszystkich tych układów. Ponadto chciałabym, żebyście Państwo również wiedzieli, że działalność naukową reguluje Komitet Naukowy Badań Antarktycznych. Bardzo prężnie działa również w Antarktyce Rada Menadżerów Narodowych Programów Antarktycznych. Tutaj głównie skupia operatorów wszystkich stacji badawczych, które na terenie Antarktyki się znajdują. Ale jest również też i Stowarzyszenie Operatorów Antarktycznych i tutaj są to po prostu operatorzy turystyczni, statków turystycznych, które w Antarktyce z pasażerami pływają. Także można powiedzieć, że to są takie ciała, które regulują i kontrolują naszą obecność w Antarktyce. Ja dzisiaj chciałabym się skupić na tej konwencji dotyczącej żywych zasobów morskich Antarktyki, bo dla niej właśnie miałam okazję pracować. Jest to konwencja, która wprowadza kontrolę odłowów i inicjuje system wyznaczania ich limitów. A zatem wszyscy, którzy w Antarktyce chcą poławiać, muszą być członkami komisji, muszą mieć swoich przedstawicieli w komisji. No właśnie, komisja, która zrzesza grupę polityków, na ogół polityków państw członkowskich, podejmuje decyzję, zawsze na drodze konsensusu, wszyscy muszą się zgodzić. Natomiast decyzje swoje opiera na takim rzetelnym, ekologicznym rozpoznaniu przy zastosowaniu metod opracowanych naukowo. Dlatego ciałem doradczym dla komisji jest komitet naukowy, w skład którego wchodzą naukowcy, specjaliści z różnych dziedzin, no między innymi tacy jak ja. Komitet naukowy, po to, aby taką poradę dla komisji
sformułować, bierze pod uwagę wyniki badań z programów krajowych prowadzonych przez członków komisji, ale również ustanowił szereg programów własnych do zbierania danych. I co tam się monitoruje w tych programach? Przede wszystkim jest bardzo skrupulatne monitorowanie samego rybołówstwa, statków poławiających, są one ewidencjonowane, monitorowane są ruchy tych statków, ilości odławianych produktów. Na każdym statku są obserwatorzy naukowi, którzy no, nie dość, że prowadzą badania, to również właśnie też i zaświadczają o prawdziwości danych podawanych przez statki. Co ciekawe, na każdym statku poławiającym w Antarktyce musi być co najmniej dwóch obserwatorów. Jeden obserwator to jest obserwator, który może być z kraju, pod którego banderą pływa statek, natomiast drugi obserwator zawsze musi być z jakiegoś innego kraju, tak? Tak to tutaj wymyślono. Ponadto monitoruje się odpady morskie oraz jednostki poławiające nielegalnie. No i takim kluczowym i bardzo istotnym programem komisji, Komitetu Naukowego, jest program monitorowania ekosystemu. Wszystkie te informacje z prowadzonych programów i monitoringów spływają do międzynarodowej bazy danych, gdzie są analizowane przez grupy robocze i na ich podstawie podejmowane są właśnie decyzje w sprawie kwot limitów odłowów, ich terminów, rozkładu przestrzennego. I jeszcze co ważne, żeby ułatwić to podejmowanie decyzji, to cały obszar objęty konwencją został podzielony na takie jednostki i podjednostki statystyczne. I jeśli chodzi o Polską Stację Antarktyczną i badania prowadzone przez Polaków, to tutaj dla nas kluczowym jest obszar 48, a nawet jego podjednostka 48.1. Ona obejmuje swym zasięgiem właśnie tą zachodnią część Półwyspu Antarktycznego, która nomen omen jest miejscem największej bioróżnorodności. Tutaj się stykają w swym zasięgu gatunki charakterystyczne zarówno dla samego kontynentu Antarktydy, czyli takie występy, których ten zasięg jest najbardziej na południe wysuniętym zasięgiem, ale również i gatunki, które tutaj mają swój najbardziej południowy zasięg, tak, czyli z północy południowy, z południa północny. No i na to wszystko jeszcze nakładają się te zmiany klimatyczne akurat w tym miejscu, o którym mówiłam, a za chwilę powiemy sobie jeszcze o koncentracji połowów. No właśnie, ale co my w ogóle tam poławiamy w tej Antarktyce? Przede wszystkim poławiamy trzy gatunki ryb i kryla oczywiście. No, niektórzy powiedzą, że to niewiele, ale musimy pamiętać, że jeśli chodzi o połowy kryla, to jest to największe na świecie, mówię tutaj o tonażu, rybołówstwo, nomen omen, i największej ilości gatunku odławianego na całej kuli ziemskiej. Natomiast jeśli chodzi o ryby, to są to bardzo wysoko cenione ryby, czasem określane nawet jako białe złoto. Połowy ryb zaczęły się w latach 70. Najpierw poławiano antara patagońskiego, i 90. tutaj antara polarnego. Oba te gatunki to są ryby denne, występują na dużych głębokościach, nawet poniżej 3000 metrów głębokości. To są ryby duże, osiągają ponad 2 metry długości i mogą dożywać nawet 50 lat. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że antar jest rybą bardzo wartościową. Takie maksymalne ceny w 2012 roku w handlu hurtowym sięgnęły nawet 20 dolarów za kilogram. Natomiast w handlu detalicznym to już 65 dolarów za kilogram. Natomiast w restauracji za antara w tym czasie no, można było zapłacić 175 dolarów za kilogram. Oszacowano, że taka sumaryczna wartość połowów antara w 2012 roku, skalkulowana według cen
ryb takich prosto ze statku wyniosła ponad, uwaga, 200 milionów dolarów. Od razu nabiera się szacunku do takich połowów. Co ciekawe, znaczy ciekawe, no, przykre, że taka wysoka cena ryb spowodowała pojawienie się zjawiska połowów przez statki nieposiadające licencji, czyli te połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane. W latach 90. ubiegłego wieku oceniono, że wielkość tych połowów nielegalnych sześciokrotnie przekroczyła wielkość połowów legalnych. Bardzo dużo wysiłku położono, żeby z tym walczyć, i obecnie te połowy nielegalne to stopniowo spadały, a w tej chwili to osiągnęły poziom na szczęście około 6-7%. Tak, to w sumie niewiele w porównaniu z tym, co było w latach 90. Antar patagoński. Wyjątkowa ryba. Po filetowaniu to jest to solidny kawałek mięsa rybiego. Jest słodki w smaku, bardzo ceniony. Zawiera wysoki poziom kwasów tłuszczowych omega-3, które są uwalniane podczas gotowania. To są ryby duże, smukłe, o szerokiej głowie. Jest to gatunek głębinowy. Te połowy często odbywają się na głębokościach ponad 1000 metrów. Żywi się głowonogami, skorupiakami i rybami bentopelagicznymi, natomiast zjadany jest chętnie przez kaszaloty, kalmary i właśnie słonie morskie, te które kryla nie jedzą. Ma natomiast niską płodność i bardzo powolny rozwój. No, stąd należy dużą uwagę przywiązywać do tego, ile i gdzie go łowimy. Legalne połowy antara patagońskiego w 2020 roku przekroczyły 11 tysięcy ton. I to jest do tej pory najwięcej, znaczy ryba, która jest w największych ilościach poławiana w Antarktyce. Poławia się go głównie w tych obszarach zaznaczonych tutaj na czerwono, czyli w Antarktyce Wschodniej w obszarze 58 i w obszarze 48, czyli to są okolice Georgii Południowej. Kolejny gatunek poławianej ryby to jest antar polarny. On jest troszeczkę mniejszy, co prawda też może osiągnąć 2 metry długości, ale już 150 kg masy. Co ważne, jest on jedną z głównych ofiar fogwedela, kaszalotów, kałamarnic i orek. Niektóre z tych gatunków żywią się tylko i wyłącznie antarem polarnym. Musimy to brać pod uwagę przy ustalaniu kwot połowów. Ciekawe jest to, że ryby te posiadają taką zdolność do wytwarzania białek przeciwzamarzaniu, które po prostu zapobiegają krystalizacji krwi. Może jeszcze taką ciekawą cechą tej ryby jest to, że podczas gdy inne ryby kontrolują swoją pływalność za pomocą pęcherza pławnego, to antar faktycznie wykorzystuje lipidy lub tłuszcze i może to zwiększa tą jego popularność jako takiej ryby spożywczej i smacznej. Są to ryby proste w przyrządzaniu, co podkreślają szefowie w najlepszych restauracjach, ale bardzo smaczne i chętnie klienci płacą nawet duże pieniądze, żeby taką zdrową, smaczną rybę z Antarktyki zjeść. Jeśli chodzi o wielkość połowów, to w 2020 roku przekroczyły one 4200 ton, no ale widzimy, że jest to tak znacznie mniej w porównaniu do antara patagońskiego, gdzie tam 11 tysięcy ton przekroczyły. Antara polarnego głównie odławia się w regionie Morza Rossa, w obszarze 88, no i trochę mniej, ale równie sporo odławia się go w regionie Morza Amundsena. Co ciekawe, oba te gatunki są poławiane przy użyciu głównie sznurów haczykowych,
dennych na głębokości od 1200 do 1800 metrów głębokości, ale mogą być również poławiane za pomocą włoków. Zarządzanie połowami Antara zależy od obszaru. Na przykład w podobszarze 88 połów Antara odbywa się przez tak zwane konkurencyjne dopuszczalne połowy, kwotę olimpijską. Polega to na tym, że liczba statków poławiających Antara na tych obszarach jest ograniczona. Nominacje nadają odpowiednie organy państwowe członków komisji. Te obszary są podzielone na jeszcze mniejsze jednostki badawcze małej skali, nie badawcze, tylko małej skali. I limity połowowe ustalane są dla każdej z tych małych, tych obszarów małej skali osobno. Podobszar zostaje zamknięty, kiedy osiągnie się dopuszczalną kwotę połowu dla każdego z nich, czyli taka obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast w okolicy wysp Heard i Macquarie, tu w Antarktyce Wschodniej, gdzie gatunkiem docelowym jest antar patagoński, tam zarządza się według kwot. Oznacza to, że połów tej ryby przez rybaków komercyjnych jest ograniczony wagowo. Każdego roku określa się tutaj ilość, jaką można złowić na tych łowiskach, korzystając właśnie z porad ekspertów Kamlar. Wymagana jest obecność obserwatorów tych naukowych na statkach. Łodzie rybackie muszą również dostarczać takie dane dotyczące połowów, ale również dane satelitarne śledzenia statków i wymagania dotyczące samych narzędzi połowowych, no aby właśnie zminimalizować ten niekorzystny wpływ na dziką przyrodę. Rybacy komercyjni są zobowiązani do wypełniania ewidencji swoich połowów podczas każdego rejsu połowowego i muszą również tą ewidencję prowadzić podczas wyładunku połowów w porcie. Nam pomaga to monitorować, ile faktycznie tych ryb odłowiono. W przypadku ryb szczególnie chronione są młodociane stadia antara oraz te ekosystemy i siedliska przybrzeżne. Tam właśnie są te obszary, które są całkowicie zamknięte dla połowów i surowo jest określona ta minimalna głębokość połowu. I kolejny, trzeci gatunek ryby jest to kerbulena. Znacznie mniejsza ryba w porównaniu z antarem. Tą, która jest poławiana, to są na ogół 35 cm długości, chociaż ryba może sięgać nawet 66 cm i 2 kg wagi. Żyje krócej, do 15 lat. Zwykle jest spotykana również na płytszych wodach od 30 do 250 m głębokości. Żywi się małymi skorupiakami, także krylem. Natomiast samą kerguleną żywią się inne ryby, sporadycznie pingwiny i foki. Krew kerguleny jest bezbarwna z powodu braku hemoglobiny. Nie zawiera również mioglobiny i zawiera związki zapobiegające jej zamarzaniu, podobnie jak antar. Kerbulena jest poławiana i ceniona, ponieważ jej mięso jest smaczne, białe i bez ości. To taka cecha, która domyślam się wszystkich bardzo zadowoli. Wcześniej była masowo poławiana. Obecnie zredukowano ilości połowowe kerguleny. W tej chwili kraj, który poławia kerbulenę, to Chile, a kraj, który sprzedaje ją w Europie, to Hiszpania, dlatego do Polski również ona trafia. Kerbulena była głównie poławiana w obszarze 48 i 58. Jeśli chodzi o połowy w ogóle ryb w Antarktyce, to rozpoczęły się one w latach 60., 1960. I wtedy właśnie głównym tym gatunkiem była ryba, poławianym ryb była kerbulena, która stanowiła ponad 42% całkowitych połowów.
I tak działo się przez ponad 19 lat. Polska była również jednym z krajów prowadzących te połowy. W końcówce lat 70. wtedy dysponowaliśmy bardzo dużą połowową flotą rybacką. Na naszym rynku wtedy pojawiły się smaczne kerguleny, inototenie, lubiane ryby. Obecnie inototeni się już prawie nie łowi. Kerguleny również, dlatego w ostatnich latach bardzo wzrosły ceny z powodu tej niskiej podaży. No i sam kryl, którego połowy zainicjowano w latach 60. To były dwa pierwsze statki radzieckie badawcze, które rozpoczęły najpierw badania, natomiast takie już połowy przemysłowe, angażujące dużą flotę, to jest połowa lat 70. I tutaj Państwo na tym wykresie możecie zaobserwować. Wykres przedstawia roczne kwoty połowu kryla z podziałem na obszary. Tak? Te różne kolory to są różne obszary. Obszar 48, 58 i 88. Maksymalne połowy wynoszące prawie 530 tysięcy ton zanotowano w sezonie 81 na 82. W latach 90. zanotowano z kolei znaczny spadek zainteresowania krylem. No, związane to było głównie z rozpadem Związku Radzieckiego i dopiero od sezonu 2007, tak mniej więcej, tak, rozpoczęto znowu połowy, które przekraczały 150 tysięcy ton. No a teraz obserwujemy, że zainteresowanie krylem znacznie wzrasta, no i moim zdaniem będzie nadal rosło. No to głównie z tego powodu, że zwłaszcza przez tą pandemię jesteśmy zainteresowani poprawą stanu naszego zdrowia, więc te suplementy diety cieszą się dużym powodzeniem. Obecnie poziom progowy, czyli taki bezpieczny dla populacji kryla i gatunków od niego zależnych, oszacowany przez nas jest na 620 tysięcy ton rocznych połow. Natomiast Kamlar oszacował, że od 1973 roku do 2020 łącznie złowiono już ponad 11 milionów ton kryla. Wzrost połowów kryla od 2010 roku w dużej mierze napędzany jest przez Norwegię, która obecnie jest potęgą w tych połowach. I połowy głównie w tej chwili odbywają się w obszarze 48, a w 2020 roku odnotowano w ogóle największy poziom połowów z tego jednego obszaru. Tak przedstawia się rozkład połowów już w obszarze 48, ale w podjednostkach zaznaczonych różnymi kolorami. Ze względu na osiągnięcie w podobszarze 48.1 poziomu progowego, często zdarza się tak, że zostaje on zamknięty dla połowów przed zakończeniem tego sezonu. No i w przyszłości ja mam wrażenie, że można się spodziewać więcej tego typu sytuacji, ponieważ no niestety obserwujemy tą koncentrację połowów. I tutaj widać to właśnie rozkład połowów w tym obszarze 48.1 w porównaniu z innymi obszarami 58 i 88, gdzie jest dozwolone prowadzenie połowów, natomiast od 20 lat te połowy tam się właściwie w ogóle nie odbywają. Niepokojące jest przesuwanie się połowów w kierunku strefy przybrzeżnej i taka ich koncentracja na bardzo ograniczonych obszarach, szczególnie w pobliżu terenów lęgowych zagrożonych populacji pingwinów, białookich i pingwinów maskowych. Sytuacja taka może potencjalnie powodować, że w trakcie sezonu lęgowego zmniejszy się dostępność pokarmu dla lokalnych populacji. No i niestety stwarza to wtedy duże zagrożenie dla tych gatunków, które tym krylem się żywią.
Jeśli chodzi o kryla i aspekt Polski, to przede wszystkim są badania, ale również i pozyskiwanie samego kryla. W latach 80. byliśmy jedną z potęg, jeśli chodzi o połowy. Przede wszystkim prowadziliśmy badania, zdobywaliśmy wiedzę technologiczną, posiadaliśmy to know-how. Polska posiadała liczną flotę rybacką, statki oraz statki badawcze, na przykład tak jak tutaj, jeden z nich, profesor Siedlecki. Na tych statkach prowadzono wiele programów międzynarodowych, badawczych programów takich jak Biomas, FIBEX, SIBEX. I to było również przyczyną podjęcia decyzji o wybudowaniu Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Harctowskiego. Dla naukowców było to duże wsparcie finansowe w badaniach i utrzymaniu samej stacji. Flota rybacka była efektem takiej pierwszej polskiej ekspedycji morskiej do Antarktyki, przybyłej na statkach właśnie profesor Siedlecki i Tazar w 1976 roku. Polska łowiła kryla, tutaj mamy, do 2011 roku. Ten słupek przedstawia nasze kwoty odłowione przez Polskę w poszczególnych latach. Widzimy, jeżeli chodzi o połowy prowadzone przez, to znaczy wszystkie połowy kryla w Antarktyce, to taki największy okres zainteresowania był właśnie w latach 80. do początku 90. Natomiast my najbardziej interesowaliśmy się połowami kryla znacznie później, ale również w dużych kwotach. Od 2011 roku nie łowimy, ale posiadamy nadal swojego przedstawiciela, prowadzimy badania, uczestniczymy w tym podejmowaniu decyzji, więc niewykluczone, że taką działalność połowową może jeszcze podejmiemy. Jeżeli spojrzymy historycznie na rozkład połowów, to zauważymy, że ogromne zmiany w rozmieszczeniu geograficznym zachodziły. Na początku poławiano kryla głównie w Antarktyce Wschodniej. Potem chyba taka najlepsza sytuacja, kiedy łowiono zarówno w Antarktyce Wschodniej, jak i w Antarktyce Zachodniej. Natomiast od 2000 roku wyraźnie połowy koncentrują się tylko w obszarze 48. A od 2010 roku właściwie łowi się tylko w cieśninie Bransfielda. Dlaczego? No, głównie chodzi tutaj o aspekty logistyczno-ekonomiczne. Po prostu u wybrzeży Ameryki Południowej w Patagonii znajdują się duże fermy łososi, na których kryl dość prosto i szybko jest dostarczany właśnie z tego obszaru. Ponadto zmienił się sposób połowu kryla. W 2004 roku po raz pierwszy zastosowano ciągły system połowowy, czyli sieć po jej napełnieniu nie jest wyciągana na pokład, ale jest opróżniana w taki sposób ciągły za pomocą pompy. I te nowe technologie zwiększyły wydajność, dzienną wydajność połowów ze 120 do 800 ton na dzień. To naprawdę bardzo dużo. To również stwarza no, niebezpieczeństwo i wręcz dla nas jest takim sygnałem, że powinniśmy bardziej monitorować zarówno rybołówstwo, ale też i cały ten ekosystem. I stąd właśnie programy, takie jak CAMLAR Ecosystem Monitoring Program, który zbiera informacje po to, aby potem opracować tak zwaną procedurę zarządzania sprzężeniem zwrotnym, która ma na celu podejmowanie decyzji dotyczących tych akceptowalnych, całkowitych poziomów ostrożności dla połowów kryla. Podczas takiego monitoringu, który my również prowadzimy, obserwujemy złożone interakcje pomiędzy cyklami życiowymi zwierząt, obfitością pożywienia oraz zagęszczeniem drapieżców. No, drapieżców takich właśnie jak ryby, ale również i pingwiny, i ssaki płetwonogie. E...
Monitorujemy te gatunki wskaźnikowe zależne od kryla. W momencie, kiedy są one zgromadzone na lądzie, najczęściej są to populacje lęgowe. Kamlar wyznaczył 13 takich aktywnych baz, w których prowadzimy te obserwacje. My, Polska, monitorujemy te populacje w dwóch tak zwanych Kamlar Ecosystem Monitoring Program Sites. To są populacje zlokalizowane na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji, Wyspy Króla Jerzego, oraz na zachodnim brzegu Zatoki Króla Jerzego, na Wyspie Króla Jerzego, właśnie tu w Szetlandach Południowych, w archipelagu Szetlandów Południowych. Prowadzimy te obserwacje na lądzie w obszarach specjalnej ochrony ASPA 128 i ASPA 151. Na stacji Arctowskiego są to badania prowadzone przez cały rok. W przypadku bazy terenowej, tak zwanej Lions Ramp, są to obserwacje prowadzone tylko i wyłącznie latem. Co nas interesuje podczas takiego monitoringu gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla? Przede wszystkim określamy rozkład, liczebność oraz kondycję populacji. Musimy pamiętać, że pingwiny stanowią 90% biomasy ptaków Antarktyki, dlatego właśnie zostały wybrane jako te gatunki wskaźnikowe. Dla większości z nich kryl stanowi 99% diety. Jeśli chodzi o sam monitoring, to tak jak mówię, prowadzony on jest co roku na terenie obu ASP. Są zespoły, po jednym w każdej ASPie, czyli w każdym tym obszarze chronionym. Zespół każdy liczy 2 osoby. Domyślacie się Państwo, że to generuje wysokie koszty takiego monitoringu naziemnego. Do tego generuje też niekorzystny wpływ na środowisko. Ale też i jest to teren trudny, w związku z powyższym to niebezpieczeństwo pracy w tym terenie jest również bardzo wysokie. Poszukujemy różnych rozwiązań, aby ten monitoring usprawnić i rozszerzyć i zrobić go bardziej bezpiecznym. No, w pierwszym momencie przychodzi nam pomysł monitorowania tego obszaru na przykład ze zdjęć satelitarnych. No ale tu niestety w przypadku obszaru Szetlandów Południowych okres, który nas interesuje, czyli okres lęgów, na ogół związany jest z niskim pułapem chmur nad Szetlandami. W związku z powyższym nie możemy pozyskać dobrych zdjęć satelitarnych, żeby na przykład na nich policzyć pingwiny. No a do tego te zdjęcia, które uda nam się pozyskać, są po prostu zbyt niskiej rozdzielczości. Tak jak wspominałam, zależy nam bardzo na poszerzeniu obszaru, zwiększeniu bezpieczeństwa obserwatorów, no i redukcji kosztów, ale również i tego antropogenicznego wpływu na środowisko. Dlatego zwróciliśmy taką szczególną tutaj uwagę na współpracę międzynarodową, na lepszą koordynację projektów badawczych między państwami, które składają te swoje propozycje projektów badawczych. Zwłaszcza jeśli projekty mają być realizowane w tym samym regionie Oceanu Południowego. I tutaj właśnie przykłady takiej współpracy, które mam przyjemność realizować i koordynować. Pierwszym takim przykładem to jest projekt śledzenia wędrówek zimowych 3 gatunków pingwinów z regionu Półwyspu Antarktycznego. Tutaj wykorzystujemy system satelitarny Argos. Wyniki tego projektu właściwie przedstawiłam we wcześniejszym seminarium pod tytułem Gdzie zimują pingwiny? Zachęcam Państwa do posłuchania i zgłębienia tematu. Jest to bardzo ciekawy projekt realizowany w dużym międzynarodowym zespole i współfinansowany właśnie przez Kamlar. Co nam się udało? Zidentyfikowaliśmy do tej pory słabo poznane zimowe siedliska tych 3 gatunków pingwinów i wykazaliśmy różnice między gatunkami.
Zwróciliśmy również uwagę na potrzeby uwzględnienia właśnie tych zimowych siedlisk drapieżników przy podejmowaniu decyzji dotyczących rybołówstwa, zwłaszcza, że obecnie obserwujemy, że terminy połowów komercyjnych przeniosły się z miesięcy letnich na miesiące zimowe. Wydawałoby się, że no, ten okres zimowy, kiedy pingwiny już nie odbywają lęgów, jest takim bezpiecznym okresem. Natomiast no, tutaj udowodniliśmy, że trzeba się dokładniej przyjrzeć, bo wcale nie znaczy, że w okresie zimy w danych regionach tych pingwinów nie ma. Poza tym jest to taki bardzo dobry przykład na to, jak postęp technologiczny umożliwia badania populacji megafauny Antarktyki w wodach Oceanu Południowego, lodowatego, kiedy te zwierzęta są po prostu rozpraszane na ogromnym obszarze. No ale tak jak wspominałam, najczęściej monitorujemy je na lądzie. I to jest kolejny przykład współpracy międzynarodowej, w którym zainicjowaliśmy i opracowaliśmy metody pozyskania danych cyfrowych przy użyciu naziemnej sieci automatycznych fotopułapek, które są rozstawione tutaj w obszarze całego Półwyspu Antarktycznego. Ta opracowana przez nas metoda wykorzystania teledetekcji ma na celu pozyskanie informacji dotyczących fenologii i samego sukcesu lęgowego pingwinów. Ona została już opracowana, zyskała pozytywną opinię członków Komitetu Naukowego i obecnie jest rekomendowana jako standardowa procedura tej CAMLAR Ecosystem Monitoring Program. Oczywiście kolejnym krokiem jest opracowanie autorskiego narzędzia do przetwarzania obrazów w celu automatycznej analizy danych, bo proszę sobie wyobrazić, że każdego sezonu ja opiekuję się 15 kamerami, które są wystawione właśnie na Wyspie Króla Jerzego. One rejestrują zdarzenia z życia każdej pary pingwina, znaczy no nie każdej, ale wybranych par pingwinów w kolonii lęgowej, czyli średnio jest to 27 tysięcy zdjęć na sezon do przeanalizowania poprzez fotointerpretację. Jest to oczywiście potężne narzędzie, ale konieczne jest opracowanie tej metody, metod takich opartych na uczeniu maszynowym i analizie obrazów z wykorzystaniem sieci neuronowych. O tym w tej chwili, na tym się teraz głównie skupiamy. No a póki co nie pozostaje nam nic innego, jak tylko, znaczy mi, nękać tych wszystkich, którzy w miarę chętnie pomagają mi przy analizie tych zdjęć. Z tego miejsca chciałam ich bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować. No i taki niechlubny rekord, który udało mi się niestety zaobserwować w 2020 roku. No, niestety coraz częściej obserwuję takie sytuacje, czyli przegrzewające się pisklęta pingwinów, tutaj w tym przypadku akurat białookich. Niestety no, temperatury sięgające 16 stopni Celsjusza, temperatury powietrza atmosferycznego, no, potrafią być dla tych ptaków, które są przystosowane do życia jednak w chłodnym, mroźnym klimacie, no, potrafią być czasem zabójcze. No, tu w tym momencie może aż tak drastycznie nie było, natomiast naprawdę z wielką przykrością patrzy się na te zwierzęta, które tutaj wyraźnie cierpią i wyraźnie się przegrzewają. Poszukując rozwiązań do poszerzenia i udoskonalenia naszych badań oceny rozkładu i liczebności populacji, wykorzystaliśmy również bezzałogowe systemy latające do pozyskania materiału ortofotogrametrycznego. A zatem kolejnym etapem monitorowania populacji wskaźnikowych zależnych od kryla, oprócz tego pułapu satelitarnego i pułapu naziemnego, jest ten średni pułap, czyli systemy monitoringu wykorzystujące bezzałogowe systemy latające. My w naszych badaniach wykorzystaliśmy różne modele bezzałogowych, tak zwanych stałopłatów. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na ich
No, wysoką wydajność w porównaniu na przykład z tak zwanymi dronami, czyli wielowirnikowcami, które w Antarktyce również są wykorzystywane, ale podczas gdy te takie drobne wirnikowce operują na niskich wysokościach, tak od 10 do 130 metrów nad powierzchnią gruntu przez 6-8 minut, przy takiej maksymalnej prędkości wiatru sięgających 10 metrów na sekundę. Te platformy, które my wykorzystywaliśmy, to konstrukcje o takich wysokich osiągach zadaniowych. One potrafią latać na odległości do 300 kilometrów. Na wysokościach do 550 metrów nad poziomem gruntu, a taki jeden lot potrafi trwać 3 godziny. Tutaj dopuszczalna prędkość wiatru to jest 25 metrów na sekundę, no i to zdecydowanie zwiększa możliwości prowadzenia badań w warunkach Antarktyki. Ja chciałam zwrócić Państwa uwagę szczególnie na model PWZoom, który został dla nas zaprojektowany i skonstruowany przez zespół z Politechniki Warszawskiej, zespół pod kierownictwem profesora Mirosława Rodzewicza. Ten model najlepiej sprawdził nam się w Antarktyce i na nim chciałabym się skupić. Projekt był realizowany przez 3 sezony antarktycznego lata. Grupą wykorzystującą grupą UAV, Unmanned Aerial Vehicles, kierowała dr Anna Zmar z Uniwersytetu Warszawskiego. Cały zespół, ponieważ wszystkie te loty były wykonane poza zasięgiem wzroku, dlatego cały zespół musiał być bardzo doświadczony i posiadać odpowiednie certyfikaty. No i jednym z naszych celów było oszacowanie liczebności populacji pingwinów na tych obrazach pozyskanych z bezzałogowców i porównaniu tych wyników z danymi archiwalnymi. Teraz chciałabym Państwa zabrać w lot taki fotogrametryczny nad Wyspą Króla Jerzego. Zanim włączę film, to proszę Państwa, po tym jak skończę mówić, o przyciszenie głośników, ponieważ będzie prawdopodobnie trochę hałasować silnik, ponieważ są to samoloty bezzałogowe, czyli takie, które nie mają załogi na pokładzie. Lot jest automatyczny, odbywa się według wcześniej zadanej trasy. W takim samolocie znajdują się takie sensory jak aparaty, które wykonują zdjęcia, ale również GPS, autopilot, który służy do sterowania modelem podczas lotu. Start odbywa się z wyrzutni. I na początku ten samolot jest sterowany przez nadajnik modelarski, przez osobę, która nim doprowadza go na odpowiedni pułap, ale później samolot przechodzi w tryb automatyczny i autopilot wtedy realizuje tę wcześniej zadaną trasę lotu oraz steruje wykonywaniem zdjęć. No to jak przyciszyliście Państwo już teraz głośniki, to lecimy.
No i powrót i lądowanie. Można z powrotem pogłosić. Podczas trzech sezonów badawczych PW Zoom wykonał takie misje zadaniowe, realizując loty o długości ponad 3700 km. Całkowita powierzchnia, nad którą wykonaliśmy loty i pozyskaliśmy materiał fotogrametryczny, to ponad 34 km2. Tutaj ten obszar zaznaczony jest czerwonymi ramkami. Co bardzo istotne, to są to wszystko opracowania w pełni numeryczne i georeferowane o wysokiej rozdzielczości sięgającej 3-5 cm rozdzielczości terenowej. To znaczy, że z takiego zdjęcia jesteśmy w stanie na przykład oszacować liczbę ptaków inkubujących jaja, ale również i, bo w ten sposób wyrażamy liczebność populacji, ale również i oszacować obszar zajmowany przez kolonie. W całym projekcie zidentyfikowałam ponad 32 tysiące gniazd pingwinów w 12 koloniach lęgowych, niektórych przeze mnie nigdy nie odwiedzanych z powodów właśnie trudnodostępności. Zidentyfikowaliśmy zagrożone populacje pingwinów w tych odizolowanych i trudnodostępnych regionach. Ale nie tylko pingwiny. Udało nam się również zidentyfikować słonie morskie, no to też pingwiny, ale kormorany i petrelce olbrzymie, co bardzo istotne. No, w tym przypadku również opracowaliśmy automatyczne metody identyfikacji obiektów na tych obrazach lotniczych. To dla nas bardzo istotna kwestia. Tutaj przykład grupy lęgowej, która liczy ponad 4000 gniazd. Tak? A tutaj taki przykład najdalej położonego celu od punktu startu zrealizowanego takiego lotu, który odbył się nad celem, który był zlokalizowany 30 km od punktu startu. Proszę zauważyć, że lot taki pojedynczy lot misji fotogrametrycznej to 2 godziny, trochę ponad, i dystans 230 km. Średnia prędkość lotu to 102 km na godzinę. To są naprawdę bardzo unikatowe jak na ten obszar osiągi w badaniach cywilnych oczywiście. Podczas tego lotu udało się pozyskać materiał, który okazał się przydatny do analizy fauny, flory oraz geomorfologii. Ta wyspa Pingwinia jest pochodzenia wulkanicznego, jest bardzo interesująca i był to taki przykład pierwszych udanych analiz obszarów tak odległych, zbadanych z wykorzystaniem tego rodzaju narzędzia. To z kolei jest przykład analiz przedpola lodowców. To jest z kolei najdłuższy pojedynczy los takiej misji fotogrametrycznej. Tutaj prawie 300 km przez 3 godziny samolot latał i dzięki temu pozyskaliśmy materiał, który został opracowany i możemy teraz śledzić ten rozkład i ubytek, tak, zasięgu lodu na lądzie. Co ważne w przypadku monitoringu, to są badania wysoce powtarzalne. Tutaj jest przykład jednej grupy lęgowej, którą udało nam się zmonitorować przez wszystkie trzy sezony. Możemy to porównać, ta powtarzalność dla monitoringu jest istotna. Są to narzędzia wysoce efektywne. I tu taki przykład do policzenia 17 tysięcy gniazd pingwinów zlokalizowany w obszarze antarktycznym specjalnej ochrony 128. Zespół pilotujący ten bezzałogowy samolot wykonał 6 misji lotniczych, co zajęło im w sumie 5 godzin i 30 minut.
podczas gdy my, obserwatorzy naziemni, musieliśmy wyjść 8 razy w teren, co zajęło nam 13 dni i 17 godzin. Nie muszę Państwu mówić, że i udowadniać, że jest to wysoko wydajne urządzenie, a przede wszystkim bardzo bezpieczne dla samych zwierząt, ponieważ przy wysokości 550 metrów nad powierzchnią gruntu pingwiny naprawdę tego samolotu nie widzą, a często też i nie słyszą, ponieważ no, hałas, natężenie hałasu w kolonii lęgowej pingwinów, która składa się z 4000 gniazd, jest dużo wyższe niż sam hałas generowany przez silnik. Tutaj macie Państwo skalę samolotu i zespół po zakończonych misjach lotniczych, zarówno zespół polski, jak i norweski, bo w takim składzie realizowaliśmy ten projekt. A to już sam zespół, który odpowiadał za realizację, ale potem i za opracowanie materiału. Kierownikiem tego projektu była profesor Katarzyna Chwedorzeska, ówczesny kierownik Zakładu Biologii Antarktyki w Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Główna driving force tego projektu dr Anna Zmar z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Mirosław Rodzewicz z Politechniki Warszawskiej, który skonstruował, zaprojektował i skonstruował ten samolot, oraz profesor Maciej Dąbski z Uniwersytetu Warszawskiego, który był odpowiedzialny za analizy geologiczne. No i ja na końcu. Na zakończenie dodam jeszcze, że wszystkie te informacje, które zbieramy w ramach monitoringu ekologicznego, są wykorzystywane na przykład do powołania tak zwanych morskich obszarów chronionych w różnych domenach, czyli te obszary w Antarktyce, które naszym zdaniem są szczególnie wrażliwe i zasługują, a wręcz wymagają dodatkowej ochrony, są przez nas analizowane i podejmowane są decyzje przez komisję. Do tej pory podjęto decyzję o powołaniu dwóch morskich obszarów chronionych. Jeden w okolicy Orkadów Południowych, natomiast drugi, największy na świecie w ogóle obszar chroniony, to jest obszar chroniony na Morzu Rossa, ponad 1,5 miliona kilometrów kwadratowych obszaru, w którym są wyznaczone strefy, gdzie połowy są zakazane całkowicie. A zatem jest to jedno z narzędzi do ochrony ekosystemu, ale nie wyklucza, że w przyszłości ten obszar będzie otwarty dla połowów. Chodzi o to, żeby te połowy prowadzić w sposób racjonalny. Ja w tym miejscu chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować i przeprosić, bo zdaje się, że przedłużyłam, ale oczywiście ja na temat mojej pracy, którą bardzo kocham, mogę mówić bardzo długo niestety, ale może to i dobrze. Przepraszam za to przedłużenie, sprawdzę, czy są jakieś pytania, ale zanim sprawdzę, czy są jakieś pytania, to chcę bardzo podziękować wszystkim obserwatorom, którzy realizowali projekt monitoringu ekologicznego na Wyspie Króla Jerzego, na stacji antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego. Bardzo im dziękuję za ich zaangażowanie i chcę podkreślić, że mimo tego, że zdjęcia, które z Antarktyki oglądamy na ogół, są robione w pięknej pogodzie i przy wspaniałych warunkach pogodowych, to proszę pamiętać, że przy złej pogodzie zdjęć się robić nie da. A niestety ta pogoda tam przeważa i tutaj właśnie macie Państwo sceny z życia obserwatorów, którzy w terenie prowadzą badania, muszą tam dotrzeć, muszą walczyć o przetrwanie. Za to im bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.